pamiętniku. Ten tydzień zapamiętam na zawsze. Kiedy przekonałam przyjaciół, by zagrali ze mną w bitwie zespołów, musieliśmy ciężko się przygotowywać. Inne kapele były dobre, ale nie tylko o to musieliśmy się martwić. Okazało się, że ktoś próbował zrujnować zawody. Razem z Kevinem próbowaliśmy dojść do tego, kto jest winny. To była zagadka i moja misja. Chcieliśmy w końcu przecież zagrać podczas bitwy zespołów i dać czadu! Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym Let's Play. Tym razem gra trochę inna niż zwykle, o trochę innej tematyce. To będzie najróżowsza gra, w jaką do tej pory grałam. I mam nadzieję, że spodoba wam się ten nowy projekt. Ta gra nazywa się Barbie, pamiętniki, szkolna tajemnica. I to jest właśnie gra z cyklu Świat Barbie. Może żebyście bardziej wiedzieli, o co chodzi, przeczytam wam opis z pudełka. Więc tak, Barbie i jej przyjaciółki z zespołu Charms planują wziąć udział w szkolnych zawodach muzycznych. Tuż przed występem otrzymują tajemniczą wiadomość: wycofajcie się z konkursu talentów albo... Niełatwo jest przestraszyć Barbie, TM, jednak kiedy ktoś robi bałagan w nutach, a następnie niszczy sprzęt muzyczny, dziewczyna wie, że musi rozwiązać tę zagadkę. Konkurs odbędzie się lada moment, a zespół Barbie, TM, nadal nie jest gotowy. Pomóż dowiedzieć się, kto stoi za tymi podejrzanymi zdarzeniami. Na pewno nie będzie to łatwe. Aby odkryć prawdę, Barbie, TM, będzie musiała zdobyć zaufanie i przyjaźń nauczycieli oraz uczniów z klasy, dbając jednocześnie o dobre stosunki w zespole. Czy Charms wezmą udział w konkursie? Cała nadzieja w tobie i Barbie, TM. Tak, więc tak wygląda opis naszej gry. Muszę powiedzieć, że fabuła jest naprawdę wciągająca. Taka trochę, wiecie, z żyłką detektywistyczną, więc od razu pomyślałam, że ta gra jest po prostu stworzona dla mnie. Dobra. Gra jest z 2006 roku, więc grafika do najnowszych nie należy, ale mam nadzieję, że grywalność mimo wszystko będzie bardzo wysoka. Dobrze, dodaj imię, wpiszemy... Mary Kate. O nie, nie mogę dawać kamelków. Trudno. Mary Kate N. Wszystko musi być dużymi. Kliknij tutaj, aby rozpocząć nową grę. Tak, to jest coś, co mnie rozwala. Posłuchajcie. Kliknij tutaj, aby kliknij tu, kliknij tutaj, kliknij tutaj, aby wczytać zapisaną grę. Tak, to jest. W ogóle to jest gra z PEGI 3, ale jest od 6 lat zalecana pod względem takim bardziej może umiejętności, jakie potrzebuje człowiek, żeby w nią grać, niż pod względem PEGI. Nie, N musi być. Także tutaj, jeśli coś jest napisane, to jest również czytane. Także jeśli ktoś nie umie jeszcze czytać, to nie jest problem. Ja umiem, ale... ale już nie muszę. Dobra, rozpoczynamy grę. Kliknij tutaj, aby rozpocząć nową grę. Rozpoczynam nową grę! Jej! Niku, nigdy w to nie uwierzysz, ale dziś obudziłam się przed budzikiem, bo nie mogę się doczekać szkoły. Zorganizowałam spotkanie z Courtney i Tią, bo chcę przekonać je, aby wzięły ze mną udział w bitwie zespołów. To będzie wymagało mnóstwo pracy, ale zwycięski zespół zgarnie nagrodę pieniężną i wystąpi na telewizyjnym letnim festiwalu muzycznym. O kurka wodna, spóźnię się, jeśli się nie pospieszę i nie ubiorę. Zobaczmy. Co mogę ubrać, by podkreśliło to charakter gwiazdy rocka i super mądrej studentki? Ubierz Barbie do szkoły. Użyj klawiszy ze strzałkami, by ją przemieszczać. Okej, te komunikaty... Podejdź do szafy i zmień ubranie. Te komunikaty pomocnicze są trochę głośniejsze niż reszta gry, ale mam nadzieję, że sobie jakoś z tym poradzimy. Niestety nie mogę włączyć napisów do tego, co postaci mówią. Bo oczywiście musiałam sprawdzić, czy się nagrywa. Tak, jesteśmy w pokoju Barbie! Co tu Barbie ma? Czekajcie, muszę obejrzeć. O, ma lepiej wyposażony pokój niż moje Barbie, kiedy jeszcze miałam lalki. W ogóle jej chód jest zaczepisty. Jest taki naturalny. Tak, mamy komputer. Wygląda trochę na Maca. Jakąś tablicę korkową z pieskiem. Zestaw książek, kwiatka, kanapę. Telewizor, wieże, płyty. O. Czekajcie, po co jej... A nie, to są chyba same głośniki, chyba że ma osobne radio i osobny ten za burżujstwo. Tu jest pokój, do którego nie możemy wejść. O. Ale coś mi jest ściana przy ten. Jest lustro. Chciałabym zobaczyć, jak Barbie wygląda. Jeszcze jeden głośnik. Faktycznie fanka muzyki.
No ale w końcu tutaj Barbie ma swój zespół w tej części. Tak jak widzicie, zresztą po kasynce mogliście zobaczyć, Barbie jest tutaj taka trochę w młodszej wersji niż tak powiedzmy w większości gier czy filmów z lalką Barbie, czy w ogóle jak od większości może lalek Barbie. To jest w takim wieku high school, więc chodzi do liceum. Tak, tu jest jej toaletka i jest lustro, możemy się jej przyjrzeć, która jest daleka. I jaki słodki kotek! Wygląda trochę jak mgiełka. Dobra, idziemy do tej szafy. Jestem ciekawa, co tam znajdziemy. Aha, i w ogóle bardzo chciałam pochwalić twórców za po prostu taki kontekst tej gry, ponieważ jeśli zauważyliście, to Barbie, kiedy siedziała na łóżku, miała naprawdę płaskie stopy. I w sumie lalki Barbie też mają takie płaskie stopy, więc to jest bardzo fajne, że o tym pomyśleli. Kliknij tutaj, aby wybrać topy, spodnie lub buty. Kliknij tutaj, aby zmienić kolory. Następnie kliknij przymierz, by zobaczyć, jak wyglądasz. Okej, na razie chyba Barbie jest w piżamie. Wybierz kolor dla swojej... Wybierz topy. Dobra, wybierę topy. Raz, dwa, trzy, cztery... Tylko cztery topy do wyboru? No jeszcze kolory można wybierz wybrać. Wybierz kolor dla swojego topu. A, i wzór przy okazji. No dobra, trochę lepiej. Wybierz topy. Wybierz kolor dla swojego topu. Wybierz topy. Wybierz kolor dla swojego topu. Ten głos mi przeszkadza. Kolor dla swojego topu. Czekajcie, muszę ściszyć sobie słuchawki. Wybierz kolor dla swojego topu. Wybierz bo topy. Prawdziwa Barbie to wybierz powinna mieć ciuchów. Topu. Nie wiem. Barbie jest wybierz topy. Gorzej wyposażona niż Simsy. Wybierz kolor dla swojego topu. Weźmiemy różową. Wybierz spodnie. Wybierz spodnie. Wybierz spodnie. Wybierz spodnie. Dobra. Raz, dwa... Dwa rodzaje spodni! Wybierz kolor dla swoich spodni. O kurczę. Nie wiem, te jasne są fajne. Wybierz kolor dla swoich spodni. Nie, te spaskowe. Wybierz kolor dla swoich spodni. Te jasne są fajne. Wezmę te jasne. I buty, wybierz, jeszcze buty. Wybierz buty. Te z wybierz gwiazdkami. Wybierz kolor butów. Różowe buty, dobra. Jestem gotowa. Jeśli jesteś zadowolona z wyboru, kliknij i zakończ. Jestem zadowolona z wyboru. Dobra, muszę pogadać z Tiją i Courtney i przekonać je, dlaczego musimy walczyć. Czas iść do szkoły. Idź do drzwi sypialni, aby wyjść. Dziś zamierzam zapytać Tiję i Courtney, czy nie zagrają ze mną podczas bitwy zespołów. Mam wielką nadzieję, że się zgodzą. Jej, pierwsza misja. Dobra, wychodzimy z pokoju. Masz taki trochę brudny sukienki. I dlatego uważam, że powinnyśmy wziąć udział w bitwie zespołów. Barbie, nie musiałaś tworzyć całej prezentacji. Różowe w paski. Ale przygotowanie się do tego to mnóstwo pracy. Potrzebna nam nowa piosenka. Nowe ruchy, kostiumy, choreografia. Czy wspomniałam o nagrodzie pieniężnej? Tak. A mówiłam ci, że zwycięzcy zagrają w telewizji? To też. Och, pomyśl sobie, Courtney, co mogłabyś kupić za wygraną. Poproś Tiję i Courtney, by wzięły z tobą udział w bitwie zespołów. Kliknij na T. Tia. Courtney. Miałam kliknąć na T. Dobra. Hej! Hej, słoneczko! To menu pozwala ci rozwijać różne tematy w rozmowie. Możesz używać dowolnego podświetlonego przycisku. Spróbuj teraz. Okej. Okay. I w ogóle to jest chamskie, bo ona ma takie same ciuchy do wyboru, jak ja miałam. A co by było, gdybyśmy się ubrały tak samo? To nie do pomyślenia w świecie kobiet. Zainteresowania, info, dowcip, pogawędka. Tego nie mogę. Info. Nie twierdzę, że jedzenie w kafeterii jest kiepskie. Uważam po prostu, że nie jest dobrze, kiedy ucieka ci z talerza. Kocham cię mocniej. Zobacz, jak rośnie zielony wskaźnik. To wskaźnik przyjaźni. Kiedy twoja przyjaźń odpowiednio wzrośnie, pojawi się przycisk w środku koła. Kliknij go, by zadać pytanie. Ale myślałam, że to są jej najlepsze przyjaciółki. Tak mogą się jeszcze bardziej przyjaźnić. No okej. Okay. Jakie jest najstraszniejsze słowo wśród fizyków jądrowych? Ups! Kurczę, blade! To histeria! Oh my gosh, te żarty mnie rozwalają. Ktoś nieźle wygląda dziś rano. Dzięki! I wzajemnie. To miłe. Dobra, i teraz mogę kliknąć tą gitarę. No więc, Tia, chcę, żebyś ustawiła się przed tymi wszystkimi kamerami. Dobra, rozumiem. Co myślisz? Chyba wyglądam dobrze.
A to ci dopiero! Pomyśl tylko, jak zareagują ludzie, kiedy przekażesz całą nagrodę na Fundację Pomocy Dzieciom. Ma smutne wszystkie oczy. Wszystkie gwiazdy rocka pomagają dzieciom. To jest bardzo trendy. Dobra, zrobię to. Teraz spróbuj z Courtney. Mają strasznie smutne miny, jak na takie roześmiane osoby i tak dziwnie ruszają ustami. Wyjście na scenę. Dobra, to jest Courtney. Coś jeszcze miałam jakąś uwagę zrobić. Aha, że pomagają dzieciom tylko dlatego, że to jest trendy? A co z oto ktoś, prawdziwymi moralami? Zobaczyć. Hej tam. No hej tam. Ostatnio jak graliśmy w piłkę, dostałam tak mocno w tyłek, że przez tydzień nie mogłam siedzieć. Chciałabym powiedzieć trenerowi, żeby się wypchał. To niemiłe. Nie powinnaś tak się zwracać do nauczycieli. Jak mówi się na owieczkę bez nóg? Chmurka! O mój Boże, właśnie przez ciebie parsknęłam! Ja chyba też. Barbie, jesteś zbyt zabawna. Zaraz zacznę mówić na ciebie Einstein. To chyba dlatego, że zjadłam śniadanie razem z najważniejszymi witaminami i minerałami. Wątek edukacyjny. Dobrze. Courtney, chciałaś mieć jakieś nowe akcesoria do swojej perkusji, tak? Gdybym grała na trąbce, to powiedziałabym, ale trąbisz. To oznacza tak? Gdybym była z policji, powiedziałabym, przyjęłam centrala. A gdybyś tak była po prostu normalną dziewczyną z ogólniaka? Rzekłabym, nie ma czegoś takiego jak normalność. Courtney, współpracuj ze mną. Zagramy razem w bitwie zespołów? No dobrze. Tak, pewnie. Abso-kurcze-lutnie. Wiesz, co byłoby super? Przepraszam. Powinnaś przygotować dokument o naszej drodze do bitwy zespołów, skoro jesteś w szkolnym zespole reporterskim, Barbie. Tak, dokumentacja. Jesteśmy świetnym tematem na film. Mądre, utalentowane, fotogeniczne, ułożone. Nie mówiąc o niezwykłej skromności. Cóż, podoba mi się pomysł, ale nigdy wcześniej nie byłam we własnym dokumencie. Jak w ogóle nakręcić coś takiego? Możesz poprosić Kevina? Już jesteś. On ma tyle innych projektów, że kto wie, może nie będzie miał czasu, by być naszym kamerzystą. Kevin tak do ciebie ciągnie, że mógłby zostać twoim bagażowym. Dobra, zapytam go. Jej. Widzisz pulsującą ikonę kamery? Informuje ona o bieżącym zadaniu. Kiedy ukończysz zadanie, pulsować zacznie następne i usłyszysz taki dźwięk. Kliknij ikonę, by dowiedzieć się, co musisz zrobić. Spróbuj teraz. Dobrze, spróbuję. Idź do sali komputerowej i spotkaj się z Kevinem. Podążaj za strzałką. Jej, mam różowego GPS-a. Kocham tą grę, tutaj nigdy się nie zgubię. Mogę jeszcze pogadać z przyjaciółkami? Zakażę organizowania dnia szkolnego kota. Bardzo soczyste. Zjadłabym więcej. Ale póki co życzę tym dzieciakom powodzenia. Przyda im się to. Czy to prawda, co słyszałam o tobie? Widziałaś mój wóz? Super jest, co? Poświęciłam mnóstwo czasu, żeby go dopieścić. Macie własne samochody? Chciałabym usłyszeć więcej. Wiem, że to nie jest dla dziewczyny, ale co tam? Kocham to, kocham, kocham! Jej! Przepraszam, zobaczyłam mikrofon. Dobra, one gdzieś idą. Czy chodzicie równie dobrze jak ja? Czekajcie, pójdę za nimi. Ale gdzie wy idziecie, laski? To jest dziwne. A mogę pogadać z nimi? Co jest? Hej, skarbie. Hej. Jaka jest najwyższa forma życia zwierzęcego? Żrafa. Dobra, dobra. Stawię twoje imię do słownika pod hasłem zabawna. Nie mogę się doczekać piątku. Całkowicie. Nie wiem, po co mam robić zadanie z angielskiego. W końcu dobrze się nim posługuję, co? Masz większe zmartwienia na głowie. Na przykład nasze próby przed bitwą zespołu. Oczywiście. Co tam szkoła? Wow, lubi mnie jeszcze bardziej. Mogę jeszcze raz? Hej! Jakie wieści? Nie, już nie mogę. Jeszcze pogadam z... Co to jest, kominek? Tak trochę dziwnie na środku pokoju. Co powinnam tutaj wiedzieć? Ale... Modę to ja mam w genach. Nie miałam pojęcia. Powiedz więcej. Poważnie, popatrz na moje dżinsy. W tym sezonie takie są super modne. O, z kwiatkami. Dobra. Witam. Hej, laleczko. Dobre, bardzo takie autokrytyczne.
Słyszałam, że pani Ronkon Kamo została nauczycielką, bo lubiła torturować dzieci. O Boże. Nie mów mi o tej nauczycielce, bo już sam jej głos kojarzy mi się z przesuwaniem paznokci po tablicy. Brzmi ostro. Ta gra ma znacznik strachu? Nie. Jestem na nowej diecie z owoców morza. Może zjem owoc? Ha! Wspaniałe! Nie zrozumiałam twojego żartu. Jesteś jak wróżka. Pewnie widzisz, co jest w zamkniętych szafkach. Znasz mnie. Poruszam się w rytmie własnej perkusji. Jej! Moje przyjaciółki, znaczy przyjaciółki Barbie, lubią ją coraz bardziej. To tak jakby... Czy to prawda, co słyszałam o tobie? Czy wszyscy już wiedzą o moich uczuciach? Jakich uczuciach? O, chciałabym usłyszeć więcej. Dobra, idę do tego Kevina. Bo nie chcę siedzieć cały dzień i plotkować z przyjaciółkami Barbie. Chociaż to na pewno jest niebywale interesująca sprawa. Dobra, żółta strzałka pokazuje wyjście lobby. Jest mapa! O kurczę! Tu byłam, tu jestem, dziedziniec, biblioteka, sala komputerowa, korytarz, sala matematyczna, laboratorium naukowe. Macie tylko 3 klasy w szkole? Aha, to jest zamknięte. Ciekawe, czy w przyszłości będzie otwarte. Czyli rozumiem, że tu nie mogę wyjść na razie. Dobra. Oj, można kliknąć. Co to? Automat jakiś? Nie widzę z czym. Jest zbyt zamazane. Co to jest? Kawa? Cola? Chyba kawa. No, kawa. Okej, okay, Barbie napiła się kawy. A tu? Jakieś Coca-Cola, tylko że nie Coca-Cola, bo tu nie ma znaku Coca-Coli, tylko coś innego. Jak patrzę rozmarzona, czekając, aż puszka wypadnie, to aż tak długo trwa. Macie przestarzałe automaty. Kurczę, na mapie nie ma toalety. Ona wypiła kawę, a teraz jeszcze kolę. I jeszcze jeden automat. Jej, zjedzenie, przekąski! Jest! Jest napisane, z czym? O, trochę ci tak jakby... Schowałaś na później. Okej, okay, jak chcesz. Dobra, idziemy do... A biblioteka? Mogisz do biblioteki? Nie. Patrzcie, co to jest. Uczeń miesiąca. To jest przyjaciółka Barbie? A to jest chyba Barbie. Barbie, jesteś uczennicą miesiąca. A teraz chcesz to poświęcić do jakiegoś zespołu muzycznego. To sterowanie jest takie, trochę nie ogarniam. Śmietnik. Patrzę, na co można kliknąć. To jest różowy wskaźnik. Patrzcie, jaki fajny. O, co to? O, sama tutaj podchodzi. Dobra. Masz bardzo śpieszny krok. Jakbyś chodziła w szpilkach, tylko że chodzisz w jakichś... Jeans o trampkach. Jeans o trampkach. Chciałam powiedzieć Adidas o trampkach. Okej, to jest coś z napojami. Jakieś tablice korkowe. O, co to? Słyszałam, że Candy uwielbia dekoracje. Wow, ładna szafka. Wyróżnia się na tle innych. Aha, to już takie jakby odkrywam rzeczy. Poszukiwanie skarbów. Ej, nie przycinaj się. O, a to? To jest jeszcze jedno coś, co błyszczy. Słyszałam, że Candy lubi sztukę. Wszystko o tej Candy. Nawet nie wiem, kto to jest. O, jakiś człowiek. Jakiś chłopak. Słyszałam, że Tia to wielka aktywistka. Tia na prezydenta. Dobra, idziemy do klasy. Sala matematyczna. O nie. Co wy macie na tablicy? To jest wasz poziom z liceum? Wow. Podziwiam. O, nikogo... A nie, jest jakiś nauczyciel? Pan... Popatrz, kto to? Witaj, Barbie. Tak do nauczyciela? Tak jakbyście na ty byli. Pan F coś tam, ale nie wiem co. Nie zdążyłam przeczytać? Ta koszula nie podkreśla jego sylwetki. Nie rozumiem, jak ludzie mogli uczyć się geografii przed erą GPS? To świat pełen cudów. Z GPS-a się uczysz geografii? Co powstanie z połączenia dwóch stonóg? Zamek błyskawiczny! Właśnie udało ci się rozbawić nauczyciela matematyki. Wow. To niemały wyczyn, Barbie. Na pewno. Barbie sama się zawsze śmieje ze swoich żartów. Może dlatego się inni śmieją. Ale z ciebie lala. Od 10 lat jestem wybierany nauczycielem roku. Jak masz powiedzieć do nauczyciela, ale z ciebie lala?
Okej, ale on się nie obraził. Można jeszcze raz? Hej! Cześć, Barbie! Hej! Hej, nauczycielu matematyki! Tak, chciałabym ostrzec... O, patrzę na swoje notatki. Chciałabym ostrzec wszystkich, którzy jeszcze chodzą do szkoły, żeby... Że ta gra, wiecie, ona ma PEGI 3 i od 6 lat, ale nie podchodźcie do swoich nauczycieli i nie matematyki i nie mówcie do nich hej lala, okej? Okay? Nie chciałabym, żeby ktoś miał problemy przez to. Która godzina? O tej porze jeszcze jesteś w szkole? O, idziemy do drugiej klasy. A dlaczego pan idzie do sali komputerowej? Pan powinien być... Czasami zobaczysz przedmioty z migoczącą gwiazdką. Kiedy zobaczysz, że coś migocze, możesz to kliknąć i odkryć coś nowego. Spróbuj! Nie. Gro, no co ty? Już znalazłam tak, takich strzy. A jej poświęcenie w walce z głodem jest jeszcze ciekawsze. Okej. Okay. Pogadam z tym chłopakiem. Neil. Heja! Cześć! Heja! Mama Dan była tak wściekła z powodu przegapienia godziny policyjnej, że zabrała samochód, komórkę, pager, telewizor i komputer. Pager? Niedobrze mogła zabrać cel swojego życia. Super! Nikt mi nigdy czegoś takiego nie mówił. Zadajesz się z osobami, z którymi nikt nie rozmawia? Barbie, jesteś taka miła dla wszystkich. Co mówi Kat, ustawiając skazańca pod gilotyną? Głowa do góry! Ten żart jest... Wow, nie wiedziałem, że dziewczyny mają poczucie humoru. Tak, i to czarne. Mimo, że chodzą w różowych koszulkach. Też nie wiedziałam. Masz taki świetny strój, że dostaję dreszczy. Fajnie, że podobają ci się moje nowe ciuchy. Podobają ci się jego nowe ciuchy? No, jak chcesz. Dobra. Hej! Tak? Hej, tak i nie ma tematów do rozmów. Długa rozmowa, to jest joystick. Słyszałam, że Neil lubi gry wideo. A chyba takie archaiczne gry wideo. Pamiętam takie joysticki. O, jakie to sentymentalne. Ale w 2006 roku chyba już były lepsze, więc nie wiem, czemu tu dali taki. Słyszałam, że Milo lubi rośliny. Okej, okay, może nam się przydadzą te informacje. Kto to? Halo? Do osób najbardziej wysportowanych w szkole nie należysz. Heja! Cześć, Barbie. Cześć, Barbie. To jest chyba Milo. Jakie roślinki hodujesz w swojej szklarni, Milo? Jak chodzi o właściwe nazwy botaniczne, to mam między innymi Hoffmannię, Plectranthusa, Graptophyllum i Rutyrospolię. To interesujące. A masz kwiat, który się nazywa Kosmos i jest warty bardzo dużo simolonów? Chyba nie. Mamy dziś na obiad specjalną niespodziankę kulinarną. Coś w stylu, niespodzianka, dziś nie jemy mięsa. Wiem! Nie nakarmiłbym tym nawet owadów, którymi karmię moje pająki. Jeszcze ma pająki do roślin. Jak mówi się na latającego skunksa? Śmierdokopter! Jesteś jak komik! Śmierdokopter. Ej, te żarty naprawdę są niektóre zabawne, ale nie wiem, czy są tak zabawne, dlatego że są tak... Miałby to powiedzieć, denne, czy dlatego, że, nie wiem, moje poczucie humoru jest coś nie tak po prostu. Widzę, że nie marnujesz czasu. Lubisz mnie! Naprawdę mnie lubisz! Naprawdę? O, skoro tak twierdzisz, to nie będziemy cię wyprowadzać z błędu, skoro to może się nam przydać w pracy, w szkole. Kamera! Słyszałam, że Kevin uwielbia nakręcać filmy. Kevin to jest, ten, który miał przed chwilą palce na tej myszce. Chyba. Coś jeszcze mogę kliknąć? Monitory? Co macie w sali komputerowej? Wszyscy mają to samo. Chyba coś się ładuje. Okay, przekażę ci moje plotki, jeśli ty przekażesz mi swoje. Mam tyle zajęć pozaszkolnych, że ledwie starcza mi czasu na szkołę. A co ci mają plotki? Nie mam żadnych plotek, którymi mógłbym się podzielić, ale jeśli chcesz jeszcze pogadać, to ja mogę posłuchać. Ale gdybym nie był kapitanem matematyki, nauki i konkursów wiedzy, to kto miałby nim być? Ja! Okej, okay, bardzo ciekawe plotki męskie. Słyszałam, że Kevin nie jest zwolennikiem atletyki. Zemsta Kujonów, wydarzenie roku DVD. Okej, okay, Zemsta Kujonów. Cześć, Kevin. Barbie, ci się podoba z tego, co słyszałam. Witam. Witam, piękna. Oh my... On ma taki stary głos, nie pasuje do jego twarzy w ogóle. Kevin, o czym był twój najbardziej pokręcony film? Kiedyś naprawdę sfilmowałem farbę schnącą obok pudełka spinaczy. Jak to się skończyło? Powiedzmy, że nie było zaskakującego zakończenia. No dobra.
Kevin, co sądzisz o mięśniakach? Nie jestem fanem. Okej. A czemu? Aha, tu. Tak naprawdę to ćwiczę na siłowni po to, żeby wyrwać się z klasy. Wiem, o co ci chodzi, Barbie. Ale jestem fanem długich spacerów, zwłaszcza kiedy uczestniczą w nich osoby, które lubię oglądać. Czy ty miał jakieś takie drugie dno? Jak najprościej policzyć stado bydła? Użyć kalkulatora. Mądra i zabawna. Kocham tę dziewczynę. Okej. Może krowokulatora? To by było śmieszniejsze. Śmierdokopter. Myślę, że weekendy byłyby lepsze, gdyby trwały 3 dni. Dokładnie tak myślę. Tak samo myślałem. Czy ktoś myśli inaczej? Dajcie znać. Kevin chce z dziewczynami przygotować dokument na temat Charms i naszej drogi do bitwy zespołów. Super! Ej! To film, za którego obejrzenie mógłbym zapłacić. Cóż, nie trzeba byłoby płacić. Najbardziej szczupła osoba w szkole nam zasłania. Dokładnie. Myślałam, że mógłbyś to dla nas sfilmować. Chcesz, żebym był twoim kamerzystą? Milo! Bardzo, bardzo proszę! A więc to oznacza tak? Tak, 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 tak! Wiesz, podoba mi się to. Dobra, wchodzę. Co ja zrobiłam, że zasłużyłam sobie na takiego przyjaciela? Musiałaś być pewnie bardzo dobra w poprzednim wcieleniu. Ratowałaś szczeniaki czy coś w tym stylu. Albo zręczne przekupstwo. Tak czy inaczej, myślę, że w pierwszej kolejności sfilmujemy spotkanie wszystkich muzyków z bitwy zespołów podczas lunchu. Jesteś pewna, że mogę przyjść? Oczywiście, jesteś w zespole. Super, zawsze chciałem podróżować z jakąś kapelą. Masz sobie, Kevin, masz sobie. Ten głos do niego nie pasuje, nawet... Dobra, Barbie, nakręćmy twoich konkurentów. To trochę okrutne, nie sądzisz? Bardzo słodkie, ale powinniśmy rozpocząć film od przedstawienia wszystkich postaci. Dobra, znamy już członkinie mojego zespołu Charms, Kije i Courtney. A Courtney stoi obok Cola i wzdycha do niego. Wygląda, jakby przygniotło go coś ciężkiego. To w jego stylu. On bardzo wszystko przeżywa. Tak czy inaczej, jest Todd, kapitan drużyny futbolowej i solista hrabiego Jokuli. Obok Todda stoi jego dziewczyna Raquel oraz jej przyjaciółki, Dan i Regan. Te dziewczyny grają w zespole? Nie, tylko zniechęcają innych, a Bajes prowadzi swój show. Pozwolili jej się tym zająć? Ona wiele oczekuje. Barbie, gdyby była samochodem, to z pewnością Rolls-Royce'em. Dobra, nie stój tak, chodźmy oficjalnie spotkać się z twoimi fałszywymi przyjaciółmi. Fałszywymi przyjaciółmi. Spotkaj się z muzykami i ich przyjaciółmi. Zacznij od Todda. Dobrze. Zacznę od Todda, tylko się rozejrzę, bo są błyszczące rzeczy. Shining things. Słyszałam, że Todd uwielbia pizzę. Todd uwielbia pizzę. O co w tym wszystkim chodzi? O, Raquel. Cześć, Raquel. Twoje imię mi się z kimś kojarzy. Słyszałam, że pani Bajes lubi kawę. Wydaj głos, siostro. Ej, to są naprawdę śmieszne rzeczy. Różowa torebka, nie do kliknięcia. O, a to? Hej, Kevin. Kevin, przez ciebie... Słyszałam, że Dan nie znosi pryszczy. Zit away. Okej, i chodzi z tym do szkoły. Ciekawe. O, tu coś jest. Słyszałam, że Raquel lubi Todda. Raquel lubi Todda. Na notesie. Ja słyszałam, że kiedyś się tak pisało, że wiecie. Właśnie Raquel mogłaby napisać Raquel i nazwisko Todda. A to? Słyszałam, że Cole lubi jogę. Cole lubi jogę, dobra. A co to się stało z tą szafką? Można na nią kliknąć? Słyszałam, że Neil nie znosi, jak zamyka się go w szafce. O kurde, on się mieści w takiej małej. Lovan Baren, co to? Jakieś puchary, dobra. Okay. Miałam porozmawiać... Szkoda, że Todd doznał tej kontuzji, ale to nieodzowna część sportu. To już starocie. Powiedz mi coś nowego. Próbuję stworzyć własną linię ubrań komediowych. Wow, już jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że nikt nie lubi, kiedy mówię: hej, zabawnie wyglądasz. Nie dziwię się. Tu było coś różowego. Ale nie wiem, czy mogę to kliknąć. O, to jest jej szafka. Co masz w środku? Powiedz... Co? Słyszałam, że Regan nie lubi dyskutować. Powiedz to, palcom głowa już nie słucha. Ciekawe. Ciekawe motto życiowe. Dobra, idziemy do Todda. To jest jakiś chłopak.
Tylko nie pamiętam, który. Ten? Todd. No idź pogadaj z nim, Barbie. Nie wstydź się. Hej. Czy na potrzeby dokumentacji bitwy zespołów przedstawisz się do kamery i powiesz, która kapela wygra i dlaczego? Jestem Todd, bóg gitary w hrabim Joe Cooley. O kurde. I to my wygramy, bo ja zawsze wygrywam. Ale nadęty bufon. Todd, słyszałam, że kiedyś rozwoziłeś pizzę. Tak, to prawda, ale wylali mnie. Tak? Dlaczego? Bo wszystko zjadł. Z jakiegoś powodu mój szef nie zgadzał się ze środkami bezpieczeństwa, które lubiłem podejmować. Pewnie prowadziłaś zbyt wolno, jak na jego gust. Prowadziłaś? Mógłbym próbować każdą pizzę tylko po to, by upewnić się, że kucharz zrobił dobrą robotę. Mówiłam, że zjadał pizzę? Nie skończyłam mojej pracy naukowej, ale liczę, że wytłumaczę się dzięki mojej kreatywności. Zawsze uważałem, że lubisz się podkradać. To brzmi dziwnie. Skąd pająki ściągają muzykę? Ze światowej sieci! Przestań, bo nie wytrzymam! Nie wyglądasz, jakbyś się śmiał. Jej śmiech mnie rozwala. Jestem przykładem osoby, która lubi się wywyższać. Powiedz coś więcej. To nie brzmi zachęcająco tak do innych ludzi, Barbie. Zapytaj. Dobra, mały quiz. Co lubisz robić najbardziej, kiedy nie jesteś w szkole? Gram na starej sześciostrunówce. Słyszałam, że Todd uważa się za wielkiego gitarzystę. Gotowe. Spotka się z Colem, z chłopakiem, w którym kocha się Courtney. O, Raquel, z twoimi nogami wszystko w porządku? Dobra, to jest jej problem. Kevin, kogo ty filmujesz? Miałeś filmować Barbie. Kevin? No. A gdzie się podział ten chłopak? Grzebie w szafce. Kevin, trzymaj kamerę stabilnie, bo film nie wyjdzie. No czekaj, koleś, Col. Hej, możesz przedstawić się do kamery i powiedzieć, kto wygra bitwę zespołów i dlaczego? Jestem Col. Gram w kapeli Time Out Boy. I nie wiem, kto wygra, ale gdybym miał głosować, to pewnie głosowałbym na siebie. Skromnie. Col, ty ćwiczysz jogę, prawda? Tak. Czuję, że to pomaga mi połączyć się z moim wewnętrznym chi. Czy to coś w rodzaju ucha wewnętrznego? To bardziej środek ciebie. Coś w rodzaju pępka? Po co ja się w ogóle przejmuję? Barbie, bardzo pogłębiasz swój stereotyp inteligentnej osoby najlepszej uczennicy miesiąca. Część nauczycieli chce się zaprzyjaźnić, a pozostali są w wydziale języka francuskiego. Wiesz, jak to mówią? Uczą ci, którzy nie powinni. Coś w tym jest. Co pszczółka powiedziała do różyczki? Hej, pończuszku! Zwykle się nie śmieje, ale to jest naprawdę zabawne. To musi być ekstra, spojrzeć w lustro i zobaczyć twoją twarz, co? O, dobrze jest zostać doceniony. Nie boisz swojej? No dobra, zapytaj, ale o co? Czegoś od niego, aha. Pytamy o coś. Wyobraź sobie podsumowanie roku. Co pragniesz zapamiętać najbardziej? Komiksowe pościgi. Słyszałam, że Col lubi koszulki ze śmiesznymi napisami. No dobra, a co miał na koszulce napisane? Czekaj, czekaj. Dobra, siedź tu sobie. Miał jakiś napis? Nie, jakąś rakietę ma, dobra. A teraz co? Spotkaj się z Raquel, przywódczynią Populazji. Populazji? A nie Popularsów? Whatever. Raquel! Nadchodzimy z kamerą. Czy na potrzeby dokumentacji bitwy zespołów przedstawisz się do kamery i powiesz, która kapela wygra i dlaczego? Witajcie, ludzie! Znacie mnie już, ale ja jestem Raquel i uważam, że wygra Todd, bo to mój chłopak. Słodkie, że w niego wierzysz. Ja uważam, że wygra Barbie. Raquel, ty i Todd stanowicie świetną parę. To prawda. I nigdy nie przestaję mu przypominać, jakim jest szczęściarzem, że mnie ma. Prawidłowo. To ciekawe, że nauka o prawach obywatelskich opowiada o bezprawiu.
Kto by powiedział, że nauka może być tak pouczająca? Dobra, next. Mój partner z laboratorium ma tak fatalny oddech, że kiedy ziewa, to kurczą mu się zęby. Ha! Wow, Barbie! To chyba pierwszy raz, kiedy śmieję się z tobą, a nie z ciebie. To było wredne, Raquel. Chyba się nie lubimy. Uwielbiam ten strój. Niezła jestem, co? No, tego nie mogłam wybrać, żeby wyglądać tak jak ty. Zapytaj. Masz jakiś swój ulubiony projekt? Jestem naprawdę dobra w informowaniu ludzi, dlaczego ich ubrania są kiepskie. Słyszałam, że Raquel lubi krytykować innych. No cóż, wygląda na taką istotę. Porozmawiaj z Regan. Dobra, bo ten odcinek już strasznie długo trwa, ale jeszcze... Interesujące. Mów dalej. Nie, żeby do czegokolwiek używał. A więc to zabiera mi dużo czasu. Dużo rozmów w tle. A co ty wszystkim chodzi? Ale chciałam już porozmawiać ze wszystkimi... A, którzy tutaj są? Zacznę się tu roztapiać. Z kim? Regan. A ty jesteś nauczycielką? Bajes, czy można uzależnić się od tych słodkich kaw? Kawa? Mówiłaś kawa? Ale bym się teraz napiła kawy. Ojej. Słyszałam, jak Todd powiedział coś takiego. Skarbie, musisz być zmęczona, bo wciąż przebiegasz mi w myślach. Naprawdę? Mnie nikt niczego nie mówi, więc to niesamowite wieści dla moich uszu. To raczej nie jest nauczycielka. Nie mówiłyby sobie takich rzeczy. Chociaż sądząc po tym, o czym rozmawiała z nauczycielem matematyki, to nie jestem pewna. Kiedy byliśmy w chińskiej restauracji i trochę lo mein prysło mi na czoło, mój tata powiedział... Co to lo mein? Barbie, dziś obiad na twojej głowie. To było bezcenne! Pogawędka. Ktoś zabrał im rano inteligentne pigułki. Tak, komu? Prawdziwy ze mnie geniusz, co? Aha, ty. Brzmi dziwnie. Aha, z nią nie mam. Regan, kto to jest Regan? Była tu jeszcze jakaś dziewczyna? Aha, przyjaciółki tej laski. Tej takiej nadętej. O, Regan. Cześć, Regan. Hej, możesz przedstawić się do kamery i powiedzieć, kto wygra stały bitwę tekst zespołów i dlaczego? Cześć, jestem Regan. Nie jestem w żadnej kapeli, więc nie wiem tak naprawdę. Ale Raquel chce, żeby wszyscy głosowali na Todda. A co się stało? Nie umiesz śpiewać? Regan, dlaczego wycofałaś się z rozmowy? Zrozumiałam, że nie zniosłabym konfrontacji. Naprawdę? Nie, w porządku. Zostawmy to w spokoju. Ale ja... Przestań! Wygrałaś, dobra? Wygrałaś! Ale jakiej? O czym wy gadacie? Szczerze, to w ogóle nie szczaiłam tej zainteresowaniowej pogawędki. Dobra, informacje. Nie wiem, co dziś podają na lunch, ale cuchnie to tak bardzo, że nawet cebule płaczą. Słyszałam, że serwują nam jedzenie niższej kategorii niż w więzieniu. Ojej! No, liceum to trochę takie więzienie. Co przechodzi przez drzwi, a nigdy nie wraca? Dziurka od klucza. O, to mi się podobało. Powiedz to jeszcze raz. Ej, zasłaniałaś mi, Tia. Nasze cheerleaderki mają w sobie więcej pieprzu niż meksykańska potrawa. Jestem z tobą. To jest Peggy 3? Czekajcie, jeszcze raz zobaczę. Peggy 3. Dobra, mogę grać. Ciekawski umysł chce wiedzieć, co najbardziej lubisz. Lody waniliowe w kulkach! Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam! Słyszałam, że Raquel kocha wanilię. Dobra. To jest uzależnione od wanilii. Tak, po prostu te rozmowy w sumie są ciekawe. Przywitaj się z Dawn. Dawn. Dawn? Druga przyjaciółka tej. Jesteś tu? A nie, to ten chłopak. Przepraszam. Czekajcie, gdzie ona jest? Wszyscy łażą w kółko, nie wiadomo po co. Ta gada z chłopakiem, który się podoba, to nie. Tam jest chyba Dawn. Cześć. Hej, możesz przedstawić się do kamery i powiedzieć, kto wygra bitwę zespołów i dlaczego? Nauczę się tego na pamięć. Jestem Dawn. Dawn, że przepraszam. Myślę, że hrabia Dokula kapela Todda zwycięży. I to chyba dlatego, że Raquel kazała mi tak myśleć. Aha, czyli nie myślisz samodzielnie. Chyba wychodzi mi pryszcz. O kurczę. Miałam kiedyś pryszcza, który doprowadzał mnie do wściekłości. Co zrobiłaś? Nosiłam na głowie bandaż. Próbowałam przekonać ludzi, że styl mumia będzie na topie jesienią. Po co się przyznaj, że ci pryszcz wychodzi w ogóle? Eww, takich rzeczy się nie mówi koleżankom, które nawet nie są twoje.
ćwiczyłam przed wyścigiem na mile, robiąc okrążenia po markecie. Moim jedynym ćwiczeniem jest spanie. Ciekawe. Jaki jest najlepszy środek na łysienie? Środek głowy! umieram! Nie wyglądasz. Chyba, że ze złości. Niektórzy ludzie po prostu je mają, wiesz? Ej, no. No, ty oczywiście do nich nie należysz. Dlatego nazywają mnie komputerową dziewczyną. Ale czego mają? Brakowało mi części zdania. Nieważne, zapytam. Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Czego możesz uczyć w szkole? Uwielbiam robić zapachowe świece. Takie mocno pachnące. A, ciekawe hobby. Słyszałam, że Dan uwielbia świece. Okej. I co? Uwaga! Uwaga wszyscy! Tak bardzo się cieszę, że weźmiecie udział w najciekawszej w historii bitwie zespołów! Zwycięzca tego konkursu weźmie udział w telewizyjnym letnim festiwalu muzycznym. Chcemy więc, żeby nasza szkoła dobrze się prezentowała. Tak, jednak. Nauczę was, jak budować scenę, ale w pierwszej kolejności musicie zejść do pokoju ćwiczeń i posprzątać. Tak. No to allegro, allegro, moi mali maestro! Czas to muzyka! To jest chyba nauczycielka. Okej. Okay. Czyli ich rozmowy... mnie ten... Kevin, dokąd idziesz? Mogę jeszcze z nim pogadać? Popatrz, kto to? Barbie! Jesteś bystry. Lubię cię. Co to? Zapytaj. Na lekcjach w laboratorium analizujemy jakieś odpadki. Nie wystarczy chyba powiedzieć, że to samo, co zdrapujesz z buta. Barbie, taka mądra, że nawet nie potrzebujesz zadań domowych. Chciałabym to usłyszeć od twojego nauczyciela. Dlaczego nie należy opowiadać jajku dowcipu? Bo może pęknąć ze śmiechu. To zabawne. Wielkanocny żart. Na temat. Świetnie. To jest moją ulubioną dziewczyną? A masz parę? Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Czego możesz uczyć w szkole? Skoro moją odpowiedzią jest film niemy, to pewnie nie powinienem na to odpowiadać. Słyszałam, że Kevin lubi nieme filmy. A to? Zapytaj mogę pytać innych ludzi. Porozmawiajmy na temat Tii. Ploty. Jeśli Tia osiągnie swój cel, kiedyś wszyscy będziemy pracować jako jej asystenci. Słyszałam, że Tia chce być sławna. A to twoja przyjaciółka, to tego nie wiesz? Co lubi Neil? Ten chłopak nie kryje się z miłością do Tii. O, to dobrze. Słyszałam, że Neil klei się do Tii. Co się dzieje z Courtney? Courtney uwielbia swój samochód. Uważa go za pojazd wolności. Słyszałam, że Courtney lubi swój samochód. Już nie mogę. Hej, Kev, chcesz iść ze mną na ten festiwal filmu niemego? Rzekłbym tak, ale skoro to festiwal kina niemego, skinę tylko głową. Dobra, już nie mam o czym z nim gadać. Sys, posprzątaj salę prób, układając pudła na swoich miejscach. Jej, może w końcu jakaś gra. Ale już nagrywam prawie 45 minut. Więc nie będę was dłużej męczyć. Chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest taki prawdziwy let's play, tylko taki mały projekt primaprilisowy. Więc tak, let's play z Barbie to tak właśnie taki bardziej żart. Ale mam nadzieję, że wam się spodobał ten fragment, że może teraz się pośmialiście i się dobrze bawiliście. To by było już wszystko z tego primaprilisowego projektu. Tak. Oczywiście musiałam na koniec powiedzieć, że to jest Prima Aprilis. Bo dzisiaj jest Prima Aprilis! Nie wiem, możecie dać znać, czy ktoś już was dzisiaj nabrał. Mam nadzieję, że mnie się trochę udało. Może ktoś uwierzył, że będę robić Let's Play z Barbie. Tak, gra jest naprawdę fascynująca. W sumie ciekawi mnie, co będzie w tej sali prób, ale to już jest najwyższy moment, żeby kończyć. Dziwna nauczycielko muzyki. Szkoda, że nie mogę wam pokazać Barbie od przodu, bo tak się tylko kręcę i mam nadzieję, że się odwróci, ale się nie odwraca. Ale to by było wszystko. Jeszcze są święta, więc życzę wam wesołych świąt i wesołego Prima Aprilis. Myślę, że dobrze prezentuję się w garniturze. Dlaczego tak mówisz? Przeszkadzacie mi, ludzie. Najlepiej wyglądam w moim garniturze urodzinowym.
Okej, wasze rozmowy są naprawdę interesujące. Okej, także to by już było naprawdę wszystko. Pa, pa! Kliknij tutaj, aby powrócić do gry. Kliknij tutaj, aby wyjść do głównego menu. Kliknij tutaj, aby powrócić do gry. Nie, kliknij tutaj, aby wy. Kliknij tutaj, aby wczytać. Kliknij tutaj, aby rozpocząć nową grę. Kliknij tutaj!